Także proszę Państwa, cała Saska Kępa dzisiaj się rozkaszlała, rozwrzeszczała, jakie piękne kolory, prawda? No, dzisiaj wszyscy jakoś tak żebracy się rozkaszleli, tak raz dziadują, raz żebrzą, raz zgrzytają na siebie zębami. No, niestety zmienia się wszystko, bo wiecie Państwo, raz autobus jedzie, a za sekundę całkiem odwrotnie. Raz normalnie, raz do pętli, po drodze, czyli nigdy nie dojedzie tam, gdzie trzeba. Raz tak, raz w poprzek. Tramwaj, autobus. Dobrze, że chociaż te tramwaje są, bo tak, żeby same autobusy były, to przecież tutaj w Warszawie nie daliby rady. No niestety, żeby człowiek człowieka miłował, no to na pewno, jeżeli człowiek człowieka kocha, no to wszystko dla niego robi. Tutaj akurat mamy parafię za centrum krwiodawstwa, no bo tak, Świadków Jehowy tu nie ma, no bo przecież niby dlaczego centrum krwiodawstwa miałoby się kojarzyć ze Świadkami Jehowy? Mormonów nie ma, ewangelików nie ma, prawosławnych nie ma, no Saska Kępa, nie jest to Anglo-Ameryka Białystok, to więc ci, co tak kaszlą, no to wiecie Państwo, kopcą papierosy, jeden za drugim, pet za petem, przepraszam bardzo. Z tego jest rak, ewidentnie. Jak ktoś tego nie rozumie, to niech to pojmie, niech zrozumie. Potem kaszlą, 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 krwią plują, proszę Państwa, na pęczki. O jest. Dziadyga taka dorwie jakiś motor, najtańszy, i beczy. No, baran na motorze. Tutaj, proszę Państwa, w tym miejscu, jak biegłam z Sylwestra ze Stadionu Narodowego, tutaj leżał człowiek. Czy ktoś go pobił? No normalnie to było pół do pierwszej w nocy. Czy ktoś go pobił? Czy zemdlał? Czy zesłabł? No niestety, tutaj wiecie Państwo, są w Warszawie napady. Bo taka moherowa, jak się rozedrze, to może nawet tym swoim rykiem i wystraszyć, może tym rykiem swoim doprowadzić człowieka do śmierci. No bo kobieta się wystraszy, a to był mężczyzna. No ile to było przed pierwszą, za pięć pierwsz. No także proszę Państwa, jesteśmy na Saskiej Kępie. Bardzo fajne są te wibracje. No i w dalszym ciągu ta wiocha moherowa, proszę Państwa. Także kaszlą, kaszlą. Takie okazują niezadowolenie, no trudno. Jeżeli się pali papierosy, to przecież człowiek nie będzie zdrowy. Najpierw będą żółte pazury, a jak ktoś słaby, no to na raka bardzo wcześnie można zapaść. Nawet dzieci rodzą się już, bo matka pali, w domu śmierdzi, okno nie jest otwierane, nie jest wywietrzany pokój. Proszę Państwa, no i krew potrzebna, prawda? Świadkowie Jehowy nie korzystają z krwi. A tutaj co sekundę krew rozwożą. No między innymi też z tego powodu, bo jak jest rak, jest operacja. Niekoniecznie dlatego, że tu i teraz i nagle krew jest potrzebna. Także my tu mieszkamy i wszystko słychać. Wrzask i krzyk. Także my jesteśmy przystosowani. Ja nawet lubię, jak coś się dzieje, no bo kiedyś pamiętam, jak za dziecka czasów, to człowiek chciał gdzieś na no, taki dworzec centralny, jak zobaczy dziecko. Oj, mamo, mamo, ja chcę tutaj być, ja chcę tu pracować. W takim sensie, na szczęście, jak żeśmy przechodziły koło baletu i Tamara Januszkowska, baletnica, to ja mówię, mamo, mama, ja chcę tańczyć. No i rzeczywiście zapisała mnie matka do baletu, także tancerkę ze mnie zrobili, proszę Państwa. Natomiast tutaj w Warszawie, ponieważ no, balet nie jest rozpopularyzowany tutaj w Warszawie, tylko cwanią, cwanią, tylko żebrzą, tylko dziadują, czyli że są te dwa bieguny tylko. Żeby to był jakiś taki biegun, wiecie Państwo, pośredni, no to miałoby sens. Ale oni tylko to, proszę Państwa. Naród się nienawidzi.
bardzo złe wibracje. Do mnie z czasopisma Time nadszedł dzisiaj do internetu na telefonie film.